Obiecałam wam w zeszłym tygodniu, że pokażę jaką sondę uliczną pod tytułem Porozmawiajmy o marzeniach zrobiła wasza ulubiona i moja ulubiona firma od spełniania marzeń, czyli Katalog Marzeń. I posłuchajmy, czy znamy marzenia naszych bliskich. Wraz z katalogiem marzeń postanowiłam dzisiaj sprawdzić, jakie są wasze marzenia. Ale czy wiecie, jakie marzenia mają wasi bliscy? Chodźcie, sprawdźmy to. Chciałabym z tobą porozmawiać o marzeniach. Jakie jest twoje największe marzenie? Kupić sobie lepszy aparat. Wyjazd do Brazylii, na Rio de Janeiro, na karnawał. Jak tam za tymi blokami jest Opera Narodowa, fajnie byłoby tam stanąć na deskach i zaśpiewać. O sole mio, stan frontiata. Wystarczy. To teraz pytanie numer dwa. Kto jest twoją najbliższą osobą w życiu? No, żona. No obecnie chyba moja dziewczyna. Mój mąż. Dobra, to o czym marzy najbardziej twój mąż? No kurczę. Polecieć chyba do Los Angeles albo zrobić drugi tatuaż. To z takich mniejszych marzeń mi się wydaje. Największe marzenie męża? Żebym była miła i grzeczna. Myślę, że rzeczywiście jakieś takie podróżowanie. Myślę, że Europa, może teraz Hiszpania. A największe marzenie twojego chłopaka jest? Nie wiem, chyba nasze wspólne życie i przyszłość. To teraz cię zaskoczę, bo będziemy to sprawdzać. Chciałabym, żebyś zadzwoniła do swojej siostry i zobaczymy, czy ma dokładnie to samo na myśli, co ty. Mama, odbierz. Chcę usłyszeć, że chcesz być pilotem. Halo, cześć, masz chwilę na rozmowę? No mam, co tam? Tak zastanawiam się, że cię spytam. Jakie jest takie twoje największe marzenie? Moje? No. No twoje, no. Polecieć sobie samolotem F-16 i f***** daleko i nie wracać. No tak właśnie myślałem. Osoba, do której dzwonisz? Ja bym chciał pojechać na Grenlandię, Alaskę albo na Antarktydę. Zabrać się w podróż, nie wiem, Hiszpania, Włochy. Chciałbym na Malety polecieć. Pójść na koncert zespołu Depeche Mode, ale to się spełni niedługo. Mamy to. To właśnie to jest to marzenie, które twój chłopak powiedział jako pierwsze. Ja to chciałbym być na tym, co jest, nawet. Aha. Dobra, zawiodłeś mnie trochę. No gdzie byś chciał pojechać? Do Paryża, do Londynu. Lewandowski! Ja to najchętniej bym pojechał też do Barcelony, o właśnie. Ta-dam! Iza? Mamy do ciebie pytanie. Co jest jej największym marzeniem? Wylot do Brazylii. A co jest twoim największym marzeniem? Do Brazylii. Mamy to. A co będziecie w tej Brazylii robić? Tańczyć sambę. No wiadomo. Ale to musi mieć biura. Oj, ciężki temat, bo domyślam się, ale nie wiem, czy do kamery. No, mów. Myślę, że chciałbym mieć syna. Nie będę mówił za mnie. Po prostu ciekawa jestem, czy to jest takie samo, jak ja myślę. Och, pewnie tak. No to dawaj. Nie, skarbie. Nie powiesz. Nie. To może nie zostało wypowiedziane, ale doskonale wiemy, że chodziło o to samo. Czy to jest to? Wszyscy trzymamy kciuki. A my wspomagamy taką małą cegiełką na realizację marzenia materialnego. Bon na marzenia. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Kochana, piąteczka. Słuchaj, spełniaj marzenia i życzę ci świętego spokoju. Dziękuję. Piątka. Dziękuję ślicznie, trzymajcie się, również dobrego dnia życzę. Rewelacja. Piąteczka. Jeżeli myślicie, że marzenia mają granice albo jakikolwiek limit, to niestety was zmartwię, ale one nie mają żadnych limitów. Po dzisiejszych rozmowach moja głowa pęka w szwach. I życzę wam, żeby te wszystkie wasze, nawet kosmiczne marzenia się spełniły i żeby było fajnie.